Dobry wszystkim. Dziś mamy siódmy lot konkursowy. Pierwsza 500. No już gołąbków dużo, dużo mniej. 800 tam z kawałkiem. 820 chyba. 136 do konkursu. Także nie za wiele. Tu klub Grójec też tam nie za wiele. Ze 250 tak około 300 włożył. Także 800 gołębi, tak gdzieś poszło, ponad 800. Pogoda mamy taką nie za specjalną. No teraz już się poprawiło. Mamy pełne zachmurzenie, zamglone, tak no już teraz przeszło troszkę. O, może nie będzie tak źle. Wiaterek dosyć kierunkowy. Zachodni, może lekko północno-zachodni, ale tak. Lekko odczuwalne, także no na miejscu startu ładna pogoda była. Na miejscu startu ładna dosyć pogoda. Gołębie wystartowały 5:30, także odeszły w kierunku. Może wiatru tam dużego nie było, ale podobnież, ale ładnie odeszły, także to jest najważniejsze. No jakoś tam do Konina tak miały tą lepszą pogodę. No tu od Konina troszkę tak 150 km, troszkę gorszej takiej, no może do tej godziny już się tam poprzecierało. No tu też jeszcze z godzinkę może, no 6 godzin, no być może są warunki na to, żeby to przyleciały gołębie. 5,5, 6 godzin nawet, no dosyć wiatr jest sprzyjający. Tak wieje troszkę, no pomaga być, bynajmniej to już tak. No jakieś tam 80 na godzinę, no być może, no. No około 6 godzin idzie tak gdzieś, no. No zobaczymy, no ja dałem 62 sztuki, no same tam takie pewniejsze teoretycznie. Także poszło 62 sztuki. No zobaczymy jak tam się potoczy, no. No jest taka nie za specjalna pogoda, no. Zobaczymy. No wczoraj wystartowały gołębie z Belgii, tu z Turnaj. 100 gołębi tu z klubu lotów dalekodystansowych. No od nas tutaj z Żardowa i z okolic, właściwie z Żardowa tutaj jadałem 3 sztuki. I tam Zamszczonowa, tak bardziej południowy. Południowy wschód, no tak południe, no. Na południe ode mnie. Kolega dał 3 i jeszcze 3 razem tam 9. No i gdzieś tam chyba tutaj z dalszego też gdzieś tam ktoś tak jak gdyby z drugiej strefy, to też 11 gołębi jakoś tutaj stąd z tego rejonu poszło z dalszego kilometraża. Nie na dużo, no ale niestety wczoraj tak gdzieś o 18 zaczęło padać, pogorszyła się pogoda, burza nadeszła, no nic nie dotarła dzisiaj z rana. Dzisiaj z rana też tak było pochmurnie. To jakiś leci jakoś na garlicę. Sinogarlica. No przy takiej tej to pogodzi ciężko, żeby dotarły, a tam już gołębie na 900 km siadały wczoraj o 15-16, także no 27, czy ileś tam, no do wieczora pewnie. No konkurs się tam zamknął, no. A tu niestety miały pecha. No ta pogoda się zrypała, no i nie doleciały. No. A gdzieś tak do 16 było fajnie. Wiaterek był taki zachodni, północno niby zachodni, no ale to tak dosyć tam ich troszkę pchało. No zobaczymy, no może coś tam się później, tak po południu coś się bujnie. Jak te zaczną przylatywać, to i tamto się może gdzieś tam zerwą po drodze i coś tam doleci, no aczkolwiek szkoda, bo bez konkursu, także no nic to za wiele nie, aby się tylko przelecą, a właściwie schetają. A zapowiadało się, że tak uda im się w pierwszym dniu dolecieć, no niestety nie wiem, nie dały rady, no. No nic, no tyle na tyle. Tyle na tyle. Czekam na gołębie.
żabki se rychocze. O, ryb nie widać. Zarosła moczarka. Ogólna cisza taka w eterze. Nic za bardzo nie lata, no jakieś mewy latały. Gołębia żadnego. Trochę jaskółek. Troszkę taka niedobra pogoda, no ale może tam nie będzie tak źle. Wszystko już znów zarasta. Straszna taka paruwa się robi. No. A jeszcze teraz ma być, kurde, po weekendzie upały mają być, także też nie będzie za specjalnie. Na kilka dni, za tydzień też się zapowiada taka gorsza pogoda, ale może nic z tego nie wyjdzie. No może coś tam się ustabilizuje w końcu, bo... No niby te lipcowe pogody mówią, że takie są, no, ale te tutejsze, teraźniejsze, o tak, nie tutejsze, teraźniejsze. Może coś tam, ta końcówka lotu chociaż wyjdzie tak w miarę, no. Chociaż na razie te pierwsze loty były dużo, dużo lepsze. No, no nic, czekam na gołębie. Pojawił się pierwszy gołąb, ale bardzo coś spóźniony. Równe 8 godzin. Ciać! Niby z kierunku, ale tutaj kolega Rafał ponad 9 sztuk miał. Równo 9 godzin. Przed 8 godzinami. Jakiś samiec. No tutaj oddział Prusków miał, później puścił troszkę, no aczkolwiek bliższy deszko kilometr, 512 km, no ale też już ten 12-20 pobyły w gołębie. Także tak tutaj, no nie za specjalnie, jeszcze samiec, no na samce w ogóle nie liczyłem. No nic, idę zobaczyć, co to się odbiło. No, siadły teraz dwie samiczki. To trzy sztuki są, niby wszystkie z 50, także, ale słabiutko, no 29, 33. No. Jak tam były wcześniej, no 23 tu, o jest, o ten już gdzieś. Ciać! Ten już jest z północy, z grodziska już. Ta samica. Strasznie wymęczona. No nic, dobra. Idę tam otwierać cele. Niech tu się troszkę nagrywa. Sztuki tylko. No nie za specjalnie.
ale paruwa jest. No pojawiły się te jako w pół do no. No cztery sztuki są. No tam Rafał miał wcześniej, no, chyba 9 już miał. I tu jakby się z grodziskiem pierdzielnęły trochę, bo te tu od ciebie wracało też. Samica teraz wróciła. Niczego no. No lecą na grodzisk, teraz poszło na ciebie tam parę sztuk. No, gdzieś tam wsiądzie. No, dobra, to na razie. No dalej musiałeś się z tym oddziałem pruszków tutaj pierdzielnąć chyba troszkę też, ale i część nie dolatuje jeszcze. No siadają tam. No patrzę tam. No cztery są łaka. Rafał miał. No teraz jeden. Piąty. Mało się zlatują. A ciać. No trójkę tak. Kurwa, trójkę. A ciać. Gdzie tam Rafał miał 9 sztuk przede mną? Podobnie, no nie wiem, tak kurde. Tak. Radek może nie był, ale Radek. Ten Rafał miał 9 sztuk. Tak praktycznie na raz wszystko. Kurwa. O! Czereśnie miał. Od 21 do 2 do 30 miał 9 sztuk. Podobno. Radek. Sławek miał jednego teraz. 23 pochylił. Zaczęło coś nosić. No i 5 kurde. Jeden samiec, 4 samice. No. Samice lepiej obstawiałem, ale jeszcze i tak nie te. Co przyleciały, jedna tam typowana. Na pewno to druga wpadła. Dobra, coś wody muszę przygotować. No i nic. A jest jeden. A ciać. No tak po wpół do zaczęły.
No. Tak? No. Tak. No u mnie tak potem 29, tam jak skończyliśmy gadać, to jeden siadł. No teraz jest 7. 7 jest. Dobra, no na razie. Aby Rafał jednak nie miał to. Co? Rafał nie miał jednak tego. Nie daj słuchać. Siedem sztuk. Przyleciał drugi samiec. Gdzieś z południa. Ać. No, brat drugiej, druga co przyleciała. Ać. Tamta była obstawiana, ten chyba nie. Ać. Zaprosić go do gonnika. Mało do konkursu. Ać. A już weszedł już. Nie zauważyłem. Moją herbatkę, ale jeszcze się chyba nie zepsuła. Nie wiem, nie będę wylewał. O, 9 gołębi. Nic nie widać. Żeby się coś pojawiło. Następnego. 20 minut od pierwszego już. Także kurde, no już prawie będzie 8,5 godziny. Jeszcze trochę gołębi jest, 50. 3 sztuki jeszcze. No. Jakaś pierwsza grupa szła, reszta może na grujec poszła. Ale nic. No, pojawiła się samiczka. 10. Znaczy 10 gołąb. 8 samica. Nie było widać skąd. Z grójca się wracają. Z południa. Ać.
te samica. Dziewiąta. No ta mi się poprawiła w tym roku. Jedenaście gołębi. No do ostatniego 6-8 minut. O. No, też samiczkę. No ta już kurde. Na nogi jej padło i bardziej z północy. Tu musiała z warszawskimi bardziej polecieć. No, jest kolejny, też już ze wschodu. No chyba samiec. Pasuje mi na dwulatka samca. Chodź, 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 chodź. No, kolejne dwa tam z zachodu. Chodź, 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 chodź. Jakieś troszkę wolniejsze. Chyba stary samiec. No, dwulatek też. No, dwa dwulatki. Samcem. No, to już teraz będzie 14. 16 gdzieś, no. Troszkę zagęścił się przylot. No, ale ze wszystkich stron, no. No i teraz trochę samce nadrobiły. No teraz ile? Dwa. No ze cztery samce teraz przyleciały. No to się wyrównało. No. No i cisza. No tu już od pierwszego. No 28 minut. No. O, tu 4 sztuki. Jeszcze dosyć piłują. Za chwilę 9 godzina będzie mijać. Jeszcze pół godziny, no. No kolejny jest ze wschodu. Typowany. Aciać. Nie bój się. Ten jeszcze ma siły. Chyba samczyk, tak mi się zdaje, aczkolwiek jakoś tak nie widać. Na samicę bardziej. A samica. Aciać. Samica typowanego. W zeszłym roku była druga roczniaczka. No do konkursu tak nie na specjalnie. 136 chyba. No to mogłyby się spieszyć, no. No ale jakieś tu 30% no, w konkursie, no to 20 powinno być gdzieś. No, zbliża się pomału. Tu aż 17 jest. Ale już kurde. Nie mogły się wyrwać jakoś tak, żeby do domu, tylko muszą dalej zawsze. No. Nie miały przelotu nad gołębnikiem. No. Czyli zobaczcie, ile się odbiło. No 16 sztuk. Jeszcze 59 zdążyła przed drugą. Coś mi się dziobią. Ciać.
parują samice z byle czym. No jest 17. Aciać. Akurat na mnie. W zeszłym tygodniu jego siostra była trzecia. A teraz jej jeszcze nie ma. Nie odbił się. Aciać. A ta samiczka. W zeszłym roku była z Burga druga. No teraz samiec jej zginął, tak nie ma takiej motywacji. No ale przyleciała. No. Już drugi tydzień leci bez samca. Z samicą się sparzyła. No 18. No. Zbliża się koniec konkursu. No. Aciać. Przeleciały na Grójec, dalej tutaj pewnie na Warszawę. No, trochę musi potrwać, za czym się będą wracać. No. No, zobaczymy. No. Dobra. Teraz przyleciał 19, ale nie zdążyłem go ująć. Ale tu już ze północnego wschodu już, kurde. Także już będą wracać, kurde. Pewnie prawie wszystkie. Czym się rozejdą po gołębnikach. A tu już jest 14.07. Niby teraz trochę większy ten ruch powietrza się zrobił. Ale no nie, też za parno troszkę. Zbliża się koniec konkursu. No chyba, żeby reszta miała aż tak licho, no ale raczej ten. Chociaż walić nie walą, tak? No. Do godziny może ten konkurs trwać. No. No reszta ptaków też by mu się mogła zdać jej, bo 62 poszło takie dosyć. No. No same dwulatki, trzylatki i starsze i takich słabszych może aż tak bardzo nie poszło, no ale zawsze któryś tam nie jest w formie. No. Przerwy się robią. No to powinny jedne za drugimi, no. Niby 500 km, no ale to już, kurde, jest od pół godziny, tak? Do następne powinny dolatywać, a to się wracać, no. Które były szybsze, no. No a tu nic, no. Dobra, na razie kończę. Teraz już też nie zdążyłem, z Warszawy też przyszedł tutaj. No jest 20, no to jeszcze 30% to. Jeszcze jakiś jeden, dwa gołębie, no. Znaczy na razie jeszcze. No jeszcze nie ma 30%, tak 28 jest to. Jeszcze ze dwa gołębie. No i do zobaczyć, bo tak jakby się nie odbił. Aciać! Siadł 21. No jeszcze może w konkursie, no. Aciać! Ale też już ze wschodu. Już chyba większość się będzie
wracać, no. Już jest 14:19. To już prawie godzina od pierwszego przybycia od tutaj kolegi Rafała. Jest czarna na ta z kierunku. Ciać, bo jest tu drugi. To jeszcze może ostatnia w konkursie. Ciać. Bo jest ta druga, no to już tak 30%. No może jeszcze do godziny tak, no. Ciać. Niby trzy siadają, ale... Samica z 16 roku, ale trzy leci. No tak, czego, no trudno powiedzieć, tak, no. Niby pomału się zanosi, że się kończy, nie, bo u mnie tak 30%, tam 37% wchodziło ostatnio. No te zakręciły, jeszcze raz będą kółko robić, no. No może do ciebie będą lecieć, no. No, na pewno żardowskie, no. Chyba, no. Ciać. Chociaż siadają jeszcze. Ciać. No się przestraszyły. Ciać. Nie no, 23 jest. Nie, 25. Te to nie moje są. Usiadłem ze sceną. Tylko, że tutaj... No, taki ptasz ten. Pustułka latała. Jest 24 jest. Chyba ten najlepszy lotnik. Albo samica. No. No gorzkie słone bardziej, no kwasno. Czerwona siadła typowana, ale nie udało jej się chyba. Po na końcówkę, no. 26, no. Także licha, bo się zlatują. Temperatura tam jest, no ze 30 stopni nie ma, nie ma też takiego opału, no. Jakieś tam fronty musiały coś tam się przedzielić, czy co? Cholera wie, no. No już 28,5 w cieniu. 26. Także mizernie. No, już koniec konkursu praktycznie. Godzina 10 minut od pierwszego w klubie. Gdzieś tak, no. No nic, na razie kończę. Teraz troszkę przyleciało. 33 jest, no to już 19, 30, 29 brakuje. Troszkę więcej jak połowa. Ale mizernie, no. Nie ma jeszcze paru ładnych gołębiaków, no nie ma. No. Ale może tam za daleko nie będą lecieć, no, za chwilę się bujną. Ale też mija już 9.
9 godzina już minęła i prawie 10 wskakuje, no. Także no. Nie za wesoło, no. Już po wizycie w klubie. No mało doleciało. Dwie sztuki tylko. 46 jest. 19.22 przyleciała, jeden był w Głębnikach, przyjechałem. No tak, no. No lot taki, no ciężki, wymagający. Aczkolwiek też prawdopodobnie się ścieły z jakimiś. Przylot na papierze. No dalej ta trójka tak równo siadła. Konkurs gdzieś tam 14.20, no. 22 sztuki gdzieś powinny wejść. Tu niby cały czas leciały. No ale się ucięło i gdzieś musiały pójść dalej, no. Piętnasta pięćdziesiąt osiem, szesnasta sześć ostatni. 44. Dwie sztuki 46, 16 sztuk brak. No także nie za specjalnie. Nie widać, żeby coś tam chciało jeszcze dolecieć. No może coś z rana, no ale tak ciężko to się zapowiada. No, z 8 sztuk może jeszcze doleci te 6, 8 gdzieś taki będzie brak. Znów 8 gdzieś 10. No. Z Francji, tej, z Belgii tak samo nic nie doleciało. Też troszkę jestem zawiedziony. No ale wczoraj nie. Wczoraj ten. No niestety ten deszcz, burza i dzisiaj tam mgła. No i prawdopodobnie gdzieś tam. 200 km, 100 km gdzieś tam padły, no i muszą troszkę poczekać, no dwa dni, no odpocząć i tego, no. Także zobaczymy, no to do wyników trzeba tam poczekać, no drugie, trzecie miejsce być może się tam uda. Z minimalną różnicą punktową raczej tam powinno być. Także lot tak wyrównany dla czołówki, tak 5 osób, tak troszkę lepiej miał. Paskudna tylko pogoda jest w Głębnikach, taka kisiawa, że aż nie da się oddychać. Gołębie jakoś tam bardzo nie są zmęczone, nie? Ale tak no, straszna paruwa jest. Straszna paruwa jest w Głębnikach. Tego. Zobaczymy co to tam będzie w tygodniu, no. Ma się przepogodzić trochę, upał ma być, no. Zobaczymy, no. Za tydzień 300. Także na razie tyle, czekam do wyników. No już mamy wyniki, ale jeszcze ten przylot. Przylot jeszcze wczorajszy, wczoraj jeszcze 5 przyleciało. No i dzisiaj 8. Samice wszystkie zleciały. Brak 6 samców, 5 samców. No. Oj, tu mamy typowane. No już na razie praktycznie. Nic, no troszkę się tu mi pozmieniało. Po locie. No tutaj kolega Radek wyskoczył. A tak reszta, no można powiedzieć tutaj w miarę tak. No, na razie dwa loty pod rząd, no tak Galancie ma czołowe serie. Tu 5 z 50.
też za wiele się nie pomijało. Akurat badam tą jedną oczko do góry. Open z całości. Też za wiele się nie pozmieniało minimalnie. No, różnice punktowe się trochę zagęszczają bardziej. Zobaczymy, no, co to z tego będzie. To lista konkursowa. Rozsypało mi się. Lista konkursowa. Pierwsza strona. To mój dopiero 10 gołąb. No jakoś 20, 18, 3. Także nie jest źle. Mogło być gorzej. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam, dobry lot. Następny lot 300. Także może będzie bardziej co oglądać. Lepsza pogoda się trafi, choć zapowiada się upał, no zobaczymy, co tam będzie. Do widzenia.